Siemano, nagrywam się tutaj one take'em bez żadnych cięć, więc będę pewnie zacinać OL, ale wypadałoby coś wrzucić po takim czasie. Generalnie projekt Turbo trochę umarł, ale Turbo Zuza nie umarła. Jest tutaj wiele jakby... Bardzo dużo się dzieje. Zmieniłam pracę, rzuciłam korpo, teraz pracuję w gastro. Pracuję 4 dni, 3 dni mam wolne, ale wtedy odpoczywam albo zajmuję się głupotami. Ogólnie jest do przodu, natomiast odkąd poszłam do gastro, to zaczęłam sobie folgować z szamą. Przez pierwszy miesiąc codziennie jadłam lody, serniki, gluten i tak dalej. Drugi miesiąc to samo, teraz już w ogóle miałam przed tą vipassaną się ogarnąć. Właśnie idę na vipassany, zaraz wam o tym powiem słowo. Miałam się ogarnąć, miałam już przestać jeść cukier, przestać zajmować się głupotami, a machnęłam ręką oczywiście i a dobra, to już tam się ogarnę. Więc i fajki wjechały, jakieś w ogóle te szmery bajery, ale komoda posprzątana i chałupa przynajmniej, moja córka chyba tego nie słucha, ale ona coś tam wie, więc tak czy siak. No i szlugi się zaczęłam popalać, ostatni tydzień palone, teraz też liquid od córy wzięłam i do końca sobie go jarałam, skończył mi się właśnie przed przyjazdem tutaj, dosłownie chwilę. Co jeszcze? No, idę na vipassanę, idę na 11 dni medytacji w zamkniętym ośrodku, bez telefonu, bez kawy, bez słodyczy, bez glutenu, bez mięsa, bez rozmawiania, bez książek, nawet nic nie można pisać, więc totalnie będę miała teraz czas zająć się sobą. Myślę, że mi to powywraca do góry nogami życie i mindset i w ogóle część mnie bardzo się buntuje, żeby tu być, bo najchętniej to bym poszła gdzieś w tango. Ale nie tędy droga, bo wcale się nie czułam szczęśliwa ostatnimi czasy, jak tak sobie folgowałam. To jest udawane szczęście na kredyt, pożyczane i w ogóle, także trzeba się nauczyć żyć czerpiąc z siebie, bo my całą miłość, całe szczęście i wszystko, czego nam potrzeba, mamy w sobie. Ja to wiem, tylko gdzieś tam zdarza mi się zbaczać, bo jestem tylko człowiekiem, a jesteśmy tu po to, żeby doświadczać. Także tak, to jeśli chodzi o moją wagę, to ważę jakieś 73 kilo, więc 4 kilo mniej niż na początku projektu. Szału nie ma, ale też nie jest źle patrząc na to, jak żarłam wręcz ostatnimi czasy, także naprawdę spoko. Myślę, że tutaj schudnę do 69, jak wrócę, to wam dam znać. A tymczasem powoli kończę, wrzucam ten film, nie wiem, czy coś jeszcze mam powiedzieć. O, właśnie Zuzanka do mnie dzwoni. Jak coś, to jeszcze dogram.